Nowe materiały MSZ o locie do Smoleńska uderzą w Radosława Sikorskiego, ustalił Onet. Na reakcję byłego szefa dyplomacji nie trzeba było długo czekać. Sikorski miał zabronić poszukiwania innej podstawy prawnej wyjaśnienia katastrofy niż konwencja chicagowska, tak ma wynikać z dokumentów, które w archiwum MSZ odnalazł Witold Waszczykowski. W rozmowie z Onetem Sikorski powiedział, że jeśli minister Waszczykowski uważa, iż tu cytat, MSZ brał udział w spisku z Rosjanami po to, aby zabić albo tuszować morderstwo naszych kolegów, niech powie to otwartym tekstem. Więcej w serwisie Wiadomości w Onecie. Spotkaniem z opozycją zakończył się pierwszy dzień wizyty w Polsce Komisji Weneckiej. Wcześniej jej przedstawiciele na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym rozmawiali m.in. z reprezentantami Sądu Najwyższego i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Komisja rozmawiała również z przedstawicielami PiS-u. Nie obyło się jednak bez małego zamieszania. Na to właśnie spotkanie chciały wejść posłanki Nowoczesnej. Przez PiS jednak nie zostały wpuszczone. Dzisiaj delegacja spotka się m.in. z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. To część prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale. Opinia zostanie przyjęta 14 października. Donald Tusk spotyka się w Warszawie z premier Beatą Szydło. Przewodniczący Rady Europejskiej objeżdża unijne stolice w ramach konsultacji przed nieformalnym szczytem Unii Europejskiej, który odbędzie się w piątek w Bratysławie. Tusk ma zamiar rozmawiać z przywódcami wszystkich krajów członkowskich. Według niego piątkowe spotkanie nie będzie dotyczyło strategii negocjacyjnej w związku z Brexitem, lecz przyszłości Unii Europejskiej i wyzwań, jakie przed nią stoją. Kluczowe obszary, o których mowa będzie w Bratysławie, to bezpieczeństwo, ochrona granic zewnętrznych wspólnoty, terroryzm i przyszłość gospodarcza Unii. Walki w Syrii znacząco osłabły, przekazała amerykańska dyplomacja. To wynik rozejmu, który zaczął obowiązywać wczoraj. Sekretarz stanu USA John Kerry zastrzegł jednak, że jeszcze za wcześnie na ostateczne oceny. Jednocześnie zaapelował do wszystkich stron konfliktu o powstrzymanie się od walk. Dodał, że aby rozejm był skuteczny, rebelianci muszą przestać mieszać się z powiązanymi z Al-Kaidą islamistami, a rząd Syrii musi pozwolić na dostarczenie pomocy humanitarnej na oblężone obszary.